Cześć widzowie! Przy okazji pomagania chłopakom z klanu w wykonywaniu zadań na operację Lato trafiło mi się całkiem fajne starcie, które tutaj zobaczycie z tym tutaj gościem z klanu Erek, doktorem Eggmanem. No to lećmy. Widzę, że Eggman przygotowuje się do ataku na naszego IWA-4, więc wykorzystuje to, aby zwiększyć przewagę wysokości nad nim. Patrzę, czy tam Gelosys za mną się nie gubi i go tutaj we dwóch szachujemy, żeby naszym chłopakom w bombowcach nie zagroził. Ponieważ zapuścił się praktycznie nad naszego spawna osamotniony, dałem polecenie Kolossusowi, żeby wrócił do Szarego i Maro, bo z tym gościem dam sobie radę w pojedynkę. A przynajmniej taką miałem nadzieję. Eggman zaczyna atak od Split S-a i tradycyjnie, praktycznie dla ludzi latających BF-ami F4, kamień na ster kierunku, no i się tutaj tak próbuje wywijać. Tyle tylko, że ja ten sposób też znam. I żeby nie zwariowanie kamery, to być może już w tym momencie bym go dostał. No ale niestety, nie udało się. Też operując sterem kierunku i lotkami, staram się ścinać zakręt do jego wewnętrznej. I w tym momencie nawet jeszcze nie miał odpalonych klap. A teraz też była niezła okazja, ponieważ wykonywanie Hinerikomi w momencie, kiedy grawitacja ściąga nos maszyny do dołu, no powoduje, że ten manewr wychodzi lepiej. Tutaj z Hinerikomi przeszliśmy bardziej do pętli pionowych. Tutaj już posiłkuje się klapami, no i operowaniem przepustnicą. Eggman w pewnym momencie zaczął próbować czegoś w rodzaju Rolling Scissors. To chyba zaczęło się tak w tym momencie, ale ma trochę za dużą prędkość i spowodowało to tylko, że śmignął mi przed nosem, dając mi okazję do strzału. Nie trafiłem go wprawdzie, ale jakiś efekt psychologiczny być może to wywarło. No i znajomość manewrów, odpowiednie użycie klap oraz przepustnicy daje mi w końcu zwycięstwo. A tutaj pokażę wam, jak starcie przebiegło z perspektywy Eggmana. Poleciłem Gelesesowi, żeby się oddalił, bo w przeciwnym wypadku moglibyśmy go tak straszyć aż do końca meczu. Liczyłem tutaj na zadufanie w sobie przeciwnika i jego przesadną wiarę w manewr Hinerikomi, co spowodowałoby, że stawi mi czoła w walce jeden na jednego. No i obserwujcie ode mnie cały czas ster kierunku w prawo albo lewo. Teraz, jeśli dobrze widzę, a nie, myślałem, że ster kierunku miał skierowany w lewo, czyli żeby Munus chciał iść w tę stronę, co byłoby bardzo głupie z jego strony, ale nie, skręca w dobrą stronę. Tyle tylko, że ja i tak siedzę mu na ogonie i nie daje się strząsnąć.
O, teraz robi takie trochę średnio udane rzeczy. Mianowicie jak się robi manewr Hinerikomi tak, żeby nos samolotu się podnosił do góry wbrew grawitacji, no to też ten manewr nie wychodzi jakoś dobrze w takim wypadku. Tutaj próbował mnie zaskoczyć poprzez obrót lotkami, który wyniósłby go na pozycję, no powiedzmy, do czegoś w rodzaju Rolling Scissors, no ale ja mu się na tą sztuczkę złapać nie dałem. Przeciwnikowi w tym momencie chyba trochę skończyły się pomysły, bo w większości walk, które toczył tam ten manewr, sprawę do tej pory już wygrał, ale ze mną sztuka ta się niestety nie udała. No i co czynić dalej, pewnie biedak nie wiedział. Mam nadzieję, że się podobało i trzymajcie się do kolejnego nagrania. Cześć!